Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, w tym dzisiejszym specjalnym świątecznym wydaniu. Mianowicie lecimy z koksem, święta, czas zacząć. I dzisiaj w dniu Wigilii chciałbym wam zaprezentować dość ciekawą produkcję, mianowicie Santa Rampage. Kochani, zawsze marzyłem o tym, żeby zobaczyć, co takiego dzieje się w domu świętego Mikołaja i jak wygląda cała ta jego wielka fabryka. No i będę miał właśnie okazję to zrobić w tej grze. Nie wiem za bardzo, co mnie tutaj czeka. Polecił mi tą grę Siarczek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No, zobaczymy, co z tego świątecznego wyjdzie. Na razie klimacik zaczyna dość epicki. Co tutaj mamy? Nic takiego. Mamy jakiegoś mopa dziwnego, śmiesznego, którym możemy coś wycierać. Co ja za nim tutaj mogę robić? Dobra, na razie wycieramy elegancko coś tam. Co to tutaj? Dlaczego tu leży jakiś rozmaćkany elf? Nie! Serio! O, fuck, czekajcie, a mogę mocniej nawet uderzyć? Elf leży, mogę mu rozwalić głowę? Proszę, proszę, co chcę zrobić? Nie, nie sądziłem, że przyjdzie mi kiedyś grać w grę, gdzie chodzę świętym Mikołajem i rozpierdzielam jakieś martwe elfy. Nie mam pojęcia, do jakiej jatki tutaj doszło, ale czekajcie, bo tu mamy też łapki, które możemy wziąć, o, na przykład prezenciki. I czy ja mogę zrobić coś z tym prezentem? Czekajcie, mogę wrzucić prezenty do pieca. O, idę z prezentem. Dup! Chyba się pali. Idź do pieca. Pal się. Czekajcie, nie chcę wziąć elfa. Elfik, gdzie jesteś? Dobra, bierzemy elfa. Pal! Ja pierdzielę, kto mnie wyciął. To co to jest? Co ja tym czymś mogę tym jakoś, nie wiem, postrzelać? Coś chyba wykrywa. Nie mam pojęcia co, ale gra póki co mistrzostwo. Dobra, idziemy jakimś mapem. Rock Rescue! Johnny Walker, dup! No to święty Mikołaj miał zajebistą libację parę dni temu. Ewidentnie widać. TNT, dynamit! Ej, czekajcie, ja chcę wrzucić dynamit do tego, do kominka! Muszę! Dobra, zobaczymy, czy wybuchnie. Gra jest na silniku Unreal Engine. Je! Spierdalam! BUM! Kochani! Nigdy nie grałem w tak chorą i epicką gierkę zarazem. Spaliłem elfa. Święty Mikołaj chyba ich bardzo nie lubił. W tym roku bardzo źle się spisali. Posprzątajmy te prezenty, dzieci nie dostaną nic. Koniec. Zero prezentów, nie będzie niczego. Dobra. I ja pierdzielę. Kto wpadł na pomysł, żeby stworzyć taką epicką gierkę? Co tu są? No, jakaś, no jaka fajna w sumie zabaweczka. Co to jest? Kapitan Troll? Albo coś takiego. Czekajcie, mogę tutaj iść. Wow, dup! Coś wisiało chyba na tych rogach i tak to były te elfy. Słuchajcie, nie, jestem w jakiejś dziwnej piwnicy. Ja za bardzo tutaj porabiam. Posprzątać tutaj za bardzo nie mogę. A nie da się tych drzwi jakoś, kurczę, otworzyć albo coś? Zmienię jakiś tryb. Czekajcie, bo mi tutaj wyszła konsola. Nie chcę konsoli. Mogę coś innego takiego, nie wiem, zrobić ciekawego? Nie wiem, nie wiem od czego to jeszcze służy, ale może do tego dojdziemy. Na razie pójdziemy, o, czekajcie, o, jest wiaderko z wodą? Nie, bez wody. Aaaa! Czekaj, gra przycina, muszę przyznać. No, gra nie jest jeszcze jakoś zoptymalizowana, jakąś dziwną wersję udało mi się dorwać. Ale jest. Przejdźmy sobie tutaj dalej. Tudum. Mogę wyjść tu wyżej. Zobaczmy, co tam się czyha na nas. O, świąteczne biurko. Co to jest? Jaka zabawka. Jaki fajny. To jest Uzi z jakimś ostrzem. Dzieci nic nie dostaną w tym roku. O, fuck. Święty Mikołaj nachlał się za bardzo. Przykro mi. Nic nie dostajecie. A może mamy gdzieś jakieś wiaderko z wodą, tak żebym mógł tego mopa zamoczyć i gdzieś z nim poprzechodzić, coś porobić ciekawego. Ja pierdolę! Nie wierzę, a co mamy za oknem? Patrzcie, jaki ładny, elegancki, świąteczny widok. Może da się wyjść jakoś na to... Dup! Jakoś na to pole.
Nie wiem, na razie nie widzę żadnej drogi ucieczki, że tak powiem, w zasadzie bym się tutaj cofnął. Wow, za swoimi drzwiami! Co? Police line? Oh, fuck! Mikołaju, co wyście narobili? Co wyście narobili? Ja pierdzielę! Nie wierzę w to, co gram, chodzę jakimś mopem i wycieram po jakichś elfach! Jezus! Boże, a co z tą boinką? Mogę porosłać bombki? Pewnie, że mogę. Czapełka Mikołaja. Nie będzie żadnej czapki! Pal się! Dobra, ale skoro powinniśmy tutaj faktycznie chyba posprzątać przed jakąś ewidencją policji, która przecież może i miała miejsce, może i nie, nie mam pojęcia, co się tutaj działo, ale tych elfów trzeba się pozbyć! Ewidencja, a czekajcie, dynamit. W zasadzie ten dynamit może się nam na coś przydać, może trzeba go użyć gdzieś, wiecie, podpalić coś i przez to gdzieś się dostaniemy, a ja żebym spierdzielił to wszystko. Odejdę z tym dynamitem? Nie! Spadł mi gdzieś. Fuck! Muszę się cofnąć. Dobra. Mam, biorę dynamita, okej, okay. Jest. Ja bym go tak tylko podpalił i mogę z nim pobiec? Wow! Fuck! On wybuchnie zaraz! Dup! Jest! Co się stało? Wow! Czyżbym zginął? Chyba na to wygląda. Dobra, to czekajcie, zróbmy może wersję numer 2. Prezenty do pieca. Weźmy może, faktycznie mamy te duże dynamiciki. Nie mamy tych dużych dynamicików. Nieźle. Co to się dzieje? Coś mi tutaj szczyrkało. Nie wiem, nie mam pojęcia. Świąteczna nutka, która wydobywa się ze środka tej sali, dokładnie z tego miejsca tutaj, ponieważ słyszę na słuchawkach 3D mniej więcej jak ten dźwięk się, w którym miejscu się, że tak powiem, unosi. Ale czy ja mogę gdzieś tu przejść, czy coś jeszcze porobić śmiesznego, ciekawego? O! Ja pierdzielę! Nie wierzę w to, co widzę! A mogę wziąć całe... Nie chcę łapy! Blablabla. Fizyka jak w Amnezji, bardzo podobna. A nie mogę wziąć... Mogę wziąć! Tak, idziemy z tym oj, chyba wywaliłem części wnętrzności tego elfa. Czekajcie, gdzie mamy piecyk? Piecyk. Gdzie jest piecyk? Spalmy elfa! Byłeś bardzo niegrzeczny w tym roku. Oj. Pal się. Może jak spalimy dostateczną ilość elfów, to nie wiem, pojawi nam się secret level czy coś w ten sposób. Ja pierdzielę, kurczę, ale jaja. W taką gierkę na święta, no polecam gorąco, naprawdę. Co to jest? Wiederko z wodą! Nie, czekajcie, chyba zaczynam odkrywać, o co w tej grze chodziło. Dobra. Dup, kurwa! Moja woda! Czym ja teraz to powycieram? Nie! Czekajcie, mogę jeszcze raz zaaktywować to jakoś? Tak, mogę! Dostałem kolejne wiaderko z wodą. Dobra, jest kochani szansa jeszcze, że jakoś stąd wyjdziemy. Dobra, ale jak mam zamoczyć to coś? O, właśnie tak? O! Mogę wycierać, ale to wycieranie chyba za dużo nie daje! Znaczy, czy woda zmieni kolor na czerwony? A czekajcie, patrzcie jak ładnie nam idzie. Kurczę, to trzeba co momencie wymieniać tą wodę. Ciach. O, już za grubo. Tak, woda zmieniła kolor na czerwony. Dobra, elegancko. Na razie sprzątamy sobie tutaj. A pierdziele, nie, to sprzątanie nie ma sensu. Muszę wyciągać kolejną butelkę wody. Nie! Policja zdąży przyjść do tego czasu! Święty Mikołaj się nie obroni! A czekajcie, nie byłoby szybciej? No właśnie, tak jakbym wylewał tą wodę, tak jak teraz i po prostu by to nie leciało? W sensie umyć, by się nie dało tego jakąś taką szybką metodą? Chyba nie. Dobra, pociapkajmy. Dobra. Posprzątaliśmy oczywiście. Już koniec. Ale ciekawe zadanie. Jestem ciekaw, czy w jakikolwiek inny sposób dałoby się tutaj posprzątać, ale patrzcie jak tu się robi ładnie. Przynajmniej ten pokój posprzątamy.
a resztę już sobie darujemy. O, już się zrobiło zaś krwisto. Ja pierdziele, co za gierka. Ktoś ma nieźle nawalone w bani, ale pozytywnie, pozytywnie, oczywiście pozytywnie. Dobra, żeby jeszcze tu, jeszcze mogę trochę pocierać. No, zaraz się zrobi krwisto, więc... O, już to chyba trzeba było wymienić. No ale cóż, kochani, wiecie co, no już za bardzo chyba dłużej w to... No, nie ma wam co pokazywać, słuchajcie, sprawdźcie sami, naprawdę rewelacyjna gra na święta, gorąco polecam. No, produkcja, można powiedzieć, dosłownie nie z tej ziemi, cóż, kochani. Nie przyszło wam życzyć zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, wszystkiego dobrego i szczęśliwego nowego roku. Tak więc cóż, kochani, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Zdrowych i wesołych, hej!